Chciałbym jeszcze, byście dzisiaj pływając, jeżdżąc na rowerze, biegając, mieli trochę jeszcze sił, by rozejrzeć się wokoło, byście docenili te nasze walory, bażantarnię, wysoczyznę, naszą najmłodszą w Europie starówkę i byście chcieli tutaj wrócić. Proszę Państwa, z walorami to jest tak, jak z ludzkimi talentami. Wy macie talenty do biegania, my mamy tutaj walory, które razem z marszałkiem musimy wykorzystać. I dziękuję w tym momencie organizatorom, dziękuję marszałkowi za wsparcie dla tej imprezy, bo to jest to, z czego potem będziemy musieli się rozliczać. Wykorzystanie walorów Elbląga, tej rzeki, bażantarni, wzniesienie. Dziękuję. Zawodnicy w czepkach granatowych, którzy mierzą się z dystansem 2,5 km, 2,5 km. Zabrać Panie Marszałku, broń przygotowana. Oczywiście Pan Marszałek, no gotowy, jeszcze chwila, jeszcze moment i zaraz wystartujemy śmiałków, którzy zmierzą się z dystansem 1250 m. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Także jeszcze parę zdań od pana marszałka.
Państwa, się cieszę, że właśnie ten weekend w Elblągu jest na sportowo. Dużo się dzieje. Cieszę się, że tak licznie przyjechaliście tutaj do Elbląga, sami Elblążanie, ale też wielu gości z regionu i z kraju. Gratuluję Wam wytrwałości, bo pogoda nie sprzyja długodystansowym wysiłkom, ale jednak jak widzę, wszyscy w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji ukończyliście dzisiejsze zawody. Gratuluję bardzo serdecznie, dziękuję organizatorom i pewnie spotkamy się przy kolejnych tego typu imprezach.